Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Jakiś czas temu obiecałem kolejny filmik z serii Co Dalej, więc dzisiaj zadamy sobie pytanie, co dalej z Borysem Mańkowskim. Diabeł Tasmański promuje się rekordem 19 wygranych, 8 przegranych i jednej walce remisowej. Dla KSW stoczył 13 walk, z czego 8 wygrał i 5 przegrał z Niko Puchakką, Aslamkiem Saidowem, Mamedem Halidowem, Roberto Soldiczem i Normanem Parke. Borys Mańkowski w ostatnim czasie jest bardzo mocno hejtowanym zawodnikiem i tak jak zawsze był takim pupilkiem kibiców, dzisiaj stał się obiektem ich krytyki. Myślę, że każdy zawodnik, tak samo i Borys, zasługuje na pochwałę, ale też na krytykę, ale oczywiście taką konstruktywną. Fani Borysa polubili go za walki, za dobre, efektowne zwycięstwa, więc jeśli nie ma wygranych, a fani częściej widzą go jako podróżnika niż fightera, no to nie ma co się dziwić, że im się to nie podoba. Jak najbardziej to też rozumiem. Może nie kończyłbym Borysowi oczywiście kariery, nie wysyłał go do Fame MMA jak tutaj jego fani, ale na pewno lepiej byłoby gdzieś skupić się teraz na treningach, ale też zawalczyć, tak? Długo czekaliśmy na jego powrót po przegranej z Roberto Soldiciem, teraz też długo czekamy na jego powrót po przegranej z Normanem. Norman będzie toczył już drugą walkę od czasu jego walki z Borysem, a tutaj u Borysa nadal cisza. Słyszymy, że może Borys będzie zmieniał kategorię wagową. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dla mnie głupi, bo wydaje mi się, że w wadze lekkiej są wyżsi zawodnicy niż w wadze półśredniej i to samo powiedziałbym o wadze półciężkiej, że są tam wyżsi zawodnicy niż w wadze ciężkiej. Nie mówię, że wszyscy, tak, ale częściej znajdziemy takich niższych zawodników właśnie w tych wagach. Więc jeśli chodzi o różnicę we wzroście, no to Borys tego nie odczuje, chyba że akurat będą mu wyszukiwać niższych zawodników, co można robić oczywiście w każdej kategorii, więc no, nie wiem, czy to jest jakiś tutaj pomysł. Myślę, że Borysowi po prostu czegoś tutaj brakuje i szuka jakiegoś tam rozwiązania. Być może czuje brak trenera, który utworzył z niego mistrza KSW, czyli całego Ankosu. Borys odszedł od tego klubu i widzimy zmianę w stylu walki, pojawiły się też porażki, ale też widzimy, że mentalnie tego nie dźwiga. Początek zarówno z Normanem, jak i z Soldiczem miał bardzo dobry, a potem kiedy kończy się tlen, no to kończył się też pomysł na walkę. Być może poziom przeciwników się zwiększył, a może po prostu brakuje tutaj trenera Kościelskiego. Pewnych rzeczy nie da się odbudować, więc nie mówię, żeby Borys powrócił do starego klubu, co może też byłoby najlepszym rozwiązaniem, no ale musiałby powrócić, tak? A przede wszystkim powrócić mentalnie, czyli po prostu wygrać jakąś walkę. Wiadomo, że też nie można mu tu ściągać jakiegoś tam naleśnika znikąd, tylko powinien być to jakiś rozpoznawalny zawodnik dla polskiego kibica, aby odbudować się też w oczach fanów. Myślę, że Borys zaraz za Pudzianem, Mamedem i Matellą jest najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem KSW. Zawdzięcza to na pewno swoim walkom, ale też swoim filmikom na YouTubie. Wpadł na mądry pomysł, bo dzięki temu zarabia więcej. Jedni go lubią, inni nie, ale oni mówią, budzi zainteresowanie, a takich zawodników Federacja KSW chce mieć u siebie. I tacy zawodnicy też mogą dużo. Dlatego Borys zawsze był wyżej od Gamrota, pewnie zarabiał też więcej. I dlatego też Gamrot zawsze był w jego cieniu, mimo iż zawodnikiem jest na papierze lepszym. I też o to zawsze miał żal do KSW i przez to jest teraz ta cała afera z tymi zwakowanymi pasami. Ale tego nie zmienimy, liczą się lajki, a u Mańkowskiego się zgadzają. W momencie kiedy nagrywam ten filmik, no to nie znamy jeszcze całej karty gali KSW 50, ale liczę, że Mańkowskiego na tej gali zobaczymy, przynajmniej powinien się tutaj Borys pojawić. Ja raczej polecałbym Borysowi kategorię półśrednią, jest to najlepsza kategoria dla niego, ale jeśli wybrałby lekką, no to najlepszym przeciwnikiem byłby tutaj Grzegorz Szlakowski. Obaj są po przegranych, obaj chcą wrócić na szczyt i byłaby to walka, która miałaby sens marketingowy, ale też rankingowy, bo jeśli Borys chce zaistnieć w tej wadze, no to tylko w walce z byłym pretendentem, a jeśli znów Grzesiu chce się odbudować, no to tylko na pogromcy Saidowa i byłym mistrzu KSW. Byłaby to elektryzująca walka dla fanów, ale dla ich samych. Ale jednak moim zdaniem waga 7-7 to waga, w której Borys powinien zostać.
ale powinien skupić się na robocie, nie walce o pas, nie medialnych walkach, tylko na walce, dzięki której zrobi krok do przodu. I takich walk w KSW jest kilka. Pierwszą opcją jest tutaj Michał Michalski, zawodnik, który w końcu wygrał walkę w KSW, zawodnik, który jest już uznaną marką w Polsce, jest to były mistrz federacji FEN, zawodnik, który wygrywał walkę z Dawidem Zawadą, więc byłaby to ciekawa walka dla Borysa, bo no jest to ciekawy przeciwnik, na pewno troszeczkę niedoceniany, ale dla Michała byłaby to wielka szansa, no walka z Borysem byłaby to, można powiedzieć, taka życiowa szansa, więc przygotowałby się do niej najlepiej jakby tylko mógł i dałby z siebie wszystko, więc jeśli Borys wygrałby walkę z Michałem Michalskim, no to moglibyśmy śmiało powiedzieć, że Borys wrócił. Kolejny groźny przeciwnik to Krystian Kaszubowski, zawodnik, który tak jak i Borys Mańkowski przegrał z Roberto Soldiczem, ale który pokazał, że w jego pięściach znajduje się dynamit. I byłby to bardzo groźny rywal dla Borysa, więc też taki pojedynek mógłby fanów zelektryzować i byłby to fajny pojedynek rankingowy, tak, z dużym sensem. I ciekawy, bo w takiej walce no na pewno nudy by nie było, zarówno Borys jak i Krystian w klatce KSW nie wygniatają rywali, tylko zawsze dają dobre, efektowne walki, więc chce się ich oglądać. Ja najbardziej chciałbym zobaczyć Borysa z Jimmym Wellheadem, obaj wygrali podczas gali KSW 32, Borys przez poddanie z Jessim Taylorem, a Wellhead przez knockout z Rafałem Moxem. Od tego czasu Wellhead zdążył dołączyć do UFC, z niego wylecieć, powrócić do Bellatora, ale ogólnie rzecz biorąc od gali KSW 32 zrobił 5 walk, z czego 3 wygrał. Za to Borys stoczył walk 4, z czego tylko jedną wygrał, więc myślę, że byłoby to dobre zestawienie dla obu zawodników, bo obydwaj byliby dla siebie dobrymi europejskimi nazwiskami, ale przede wszystkim zgadzałoby się to rankingowo, jeśli patrzymy na ten ubogi ranking federacji KSW. No i piąta opcja, też dosyć ciekawa. Podobno KSW chce nam zaoferować kolejną trylogię i doprowadzić do trzeciej walki Jurasa z Bekawacem. Ja wolałbym, aby federacja nam tego oszczędziła i zrobiła trylogię, tyle że zupełnie inną. Ja miałem dużą nadzieję na powrót do KSW Saidowa. Najlepszą opcją byłaby walka z Soldiczem, ale tutaj od tak Saidow do KSW nie wróci. Aby Saidow mógł powrócić, to potrzeba zestawienia, które zarobi na siebie i też które zestawienie no KSW uzna za opłacalne. I chyba jest to jedyne rozwiązanie, no po prostu Borys musiałby poprosić o walkę z Saidowem i wtedy byłaby taka szansa na jego powrót do KSW, no bo wtedy KSW zgodziłoby się na jego warunki. Bo wtedy byłaby to walka medialna, która no zarobiłaby dużo. No to samo w przypadku Fedora, tak? Jeśli KSW chciałoby go zwerbować, to przecież nie do walki o pas z Defisem, bo to by się nie zwróciło, tylko do walki z najgłośniejszym nazwiskiem, czyli Spudzianem. O to samo w tym przypadku, tak? Jeśli ściągać Saidowa, to tylko do najgłośniejszego nazwiska, czyli właśnie Borysa Mańkowskiego. Więc Mańkowski, Saidow 3 też ma sens z perspektywy federacji i Mańkowskiego. Niekoniecznie opłaciłaby się ta walka Saidowowi, ale byłaby tu szansa tego zrewanżowania się i powrotu do KSW, bo zarówno w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej walce Saidow byłby wyżej notowanym zawodnikiem. Dla mnie każda z tych walk byłaby ciekawa. Mam nadzieję, że jakąś z tych walk oczywiście zobaczymy. A z kim wy chcielibyście zobaczyć Borysa Mańkowskiego? Ankieta w prawym górnym rogu. A ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel. Trzymajcie się.